Ja się urodziłem jako osoba niepełnosprawna, która nie miała szans na przeżycie. No mama sobie nie poradziła z tym i zostawiła mnie w szpitalu. Miałem ból w głowie, czyli tlen mózgu był na tyle, że mogło mózg od środka rozsadzić. Było zatrzymanie wszystkich narządów, które odpowiadały za życie. Bo ja praktycznie w szpitalu zamieszkałem. Lekarze nie dali szans, że ja przeżyję. Pierwsze 6,5 roku przeleżałem w łóżku, jak roślinka. Opiekunka przychodziła i ja swoimi tam jakimiś gestami pokazywałam, że ma pani mnie wziąć z łóżka i postawić. I ona zauważyła w tym momencie coś dziwnego, że chłopak, który praktycznie nie rozumie, co się do niego mówi, i potrafił przekazać gestami. I to w tym momencie było takie na mnie też coś nowego, że ta pani mnie postawiła na nogi. I ja jedną nogą ciągłem. Trzymała mnie z boku i jak z łóżka stałem, to miałem 6,5 roku. We mnie rodziło się tak, że chcę coś więcej. Ja się dopiero zacząłem rozwijać w wieku 7 lat. Chodząc do kościoła, to ja tam próbowałem szeptem Ojcze nas. Próbowałem sobie zapamiętać te słowa i później cały czas powtarzałem. Patrząc na siostrę zakonną i jak to wypowiada, pewnego dnia siostra zakonna, bo ja akurat byłem wychowywany przez siostry zakonne, ona powiedziała: Adam, ale wiesz, co ty powiedziałeś? Ja mówię: no tak, Ojcze nas, całości. Zawsze tak na boku byłem, nie byłem między dzieciakami. Cały czas, że mnie się śmiali, mówili, że głupek idzie ulicą, że idzie kulawy. Idzie pijak, bo tak chodziłam. Przemoc doświadczyłam w domu dziecka. I to taką fizyczną i psychiczną. Czułem się niechciany. I to bardzo. Był taki moment, że nawet myślałem, żeby z tego świata odejść, bo nie jestem do nikogo potrzebny.
2004 roku wydarzyło się, że na rekolekcję trafiłem na Górze Świętej Anny. Kombinowałem, żeby tylko tam nie jechać w tym dniu. Przyjechałem na to miejsce, to mówię, a super, super, fajne, fajne widoki. Do środka wchodzę, pełno ludzi, bo było to ponad 250 osób. To ja sobie nie dam rady, tak sobie pomyślałem. Było to coś nowego na mnie, że ludzie z różnymi problemami przyszli na Górę Świętej Anny poprosić Ducha Świętego o wylanie łas. Mnie zawsze wyklinano. Poszedłem na modlitwę o uwolnienie. Po 45 minutach budząc się z spoczynku w Duchu Świętym, czuję, jakbym był nowonarodzony. Taką frajdę mi to sprawiło, że ja zacząłem wszystkich dziękować, że to we mnie poszło, że tyle lat walczyłem. Wtedy czułem taką ulgę w sercu. Powiedziałem, Panie Boże, dzięki, że wysłuchałeś mnie. Niepokój odeszedł. Nie da się tego opisać. Narodziłem się od nowa. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jak się nawróciłem, to zacząłem czytać encyklikę na temat godności osoby niepełnosprawnej. Patrzyłem na ludzi niepełnosprawnych, którzy siedzą w domu i nie wychodząc. Że ta godność jest zachwiania. W takim sensie, że trzeba pokazać ludziom, że niepełnosprawni mają swoją godność. Próbowałem tym słabszym pomagać i zawsze będę pomagał. Wiele osób przychodzi do mnie o jakąkolwiek pomoc. Pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Caritasie. Moje stanowisko jest portier. Przyjmuję listy, odbieram pocztę. Mam z ludźmi kontakt. Przychodzą ludzie różni. Kocham tą pracę, którą wykonuję. I czuję się tak świetnie, że jak mam do pracy przyjść, to zawsze z uśmiechem. Nie było ani jednego dnia, żeby ja byłem smutny tej pracy. Ale są chwile takie, że jak jestem bardzo zmęczony, to potrafią mieszkańcy mnie tak rozwalić, że wtedy mam chęć do życia. Kocham to życie swoje. Ta praca daje mi też życie. Że jestem do tych ludzi i jestem bardzo zadowolony z tego, co robię. Bo robię to wolności swojej. Deus Caritas est. Jest to fragment Pisma Świętego, czyli Bóg jest miłością i tym jest dla mnie Caritas.